Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam strasznie dziwną gierę. Nazywa się ona We Happy Few. Została pierwszy raz pokazana na E3 i wzbudziła spore zainteresowanie. Ona wyglądała trochę jak, ja wiem, nowy Bioshock albo coś, co ma wiele wspólnego z Bioshockiem. I faktycznie stylistyka, jakaś atmosfera jest taka podobna do tego, z czym mieliśmy w Bioshocku do czynienia, o tyle sama gra jest czymś w rodzaju survivalu. Znajdujemy się na terenie, który chcemy opuścić, przetrwać tam i potem opuścić to miejsce i pójść gdzieś dalej. Trochę zbadałem ten świat tak wstępnie, ale nie mam takiej stuprocentowej wiedzy w tej materii. Zatem zobaczmy sobie, jak to wygląda. Zaczyna się fabularnie, a potem robi się dosyć interesująco. Do pewnego stopnia. To jest gra w fazie alfy, więc jeszcze wiele poprawek na pewno przed nami. Ale rzućcie okiem, może was to zainteresuje. We Happy Few. Tak to się zaczyna. Jeżeli ktoś oglądał materiały na E3, to tutaj nie będzie jakiejś wielkiej niespodzianki dla niego. Ale może żeście nie widzieli. Dziwaczne to niezwykle, no takie ma być. Zdaje się, że jesteśmy znaczy to urządzenie, na którym pracujemy, to jest redaktor. Jesteśmy cenzorem. Nie chcemy, żeby do naszych mieszkańców najwyraźniej docierały smutne wiadomości. No proszę. Jakby jakieś gazety zamazujemy, część informacji. Z tego, co udało mi się odkryć, to jakby wszystko sprawia wrażenie, że żyjemy w jakiejś enklawie, takiej odciętej. Dostajemy gazety ze świata zewnętrznego, ale nie wszystko przekazujemy naszym współmieszkańcom. Jesteśmy w Wielkiej Brytanii, to akurat. No, akurat tak się złożyło, że nasz tutaj bohater przeczytał wiadomość, która dostarczyła mu jakichś nieszczęśliwych wspomnień. Gra jest po angielsku w tej chwili, to jest w alfie, właściwie angielski albo francuski mamy do wyboru. Ja wam to wszystko opowiem, wybaczcie, że tak się wbijam trochę w to. No i proszę. No, możemy sobie albo wybrać ten Joy. To jest taka tabletka. O nich też opowiem może później. Wywalamy to w diabły. Patrzcie! Patrzcie! Nasz bohater ma na imię Arthur. Zdaje się, że jego młodszy brat miał na imię Percy. Coś się chyba stało, albo go wywieziono gdzieś, albo diabli wiedzą, co tam się wydarzyło. Arthur Hastings. Pracownik roku. Nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? Oh. We've got a pinata. Right. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Aha! The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one. Arthur, pracownikiem roku jest najwyraźniej. Ale wiele wskazuje na to, że w naszym życiu coś się pozmienia w niedalekiej przyszłości. There is now a curfew in effect at night. Any civilian on the streets between 6 at night and... Cenzurujmy to, bo to jest ważne teraz, żeby nikt nam nie przeszkadzał. You see? The path is the garden, Arthur. And you have to pull out the weeds to grow anything nice. How does she know? Nie chcemy się narazić na uwagę tej dziwnej pani. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I made her a welcome back card. No dobrze, tak czy inaczej. Tu jest dużo dokumentów, które można sobie przeczytać. One są po angielsku, ja je przeczytałem wcześniej. To mogę wam trochę historię powiedzieć. No, zaakceptujmy to. Chyba nie ma dużego znaczenia. Oczywiście nie trzeba tego robić. W skrócie, jeszcze pokażę wam jedną gazetkę, jak ktoś będzie chciał sobie rzucić okiem, to poczyta bliżej historię. O, to jest na przykład informacja na temat rok w ogóle 3 marca 1952 roku. Informacje na temat leków
antydepresyjnych, antymelancholijnych. Ta tabletka, którą tutaj miałem, to jest Joy. Ona powoduje, że zapominamy wszystkie złe wspomnienia i pamiętamy jedynie dobre i jesteśmy szczęśliwi. Być może będę miał okazję pokazać ją wam w użyciu w niedalekiej przeszłości, ale przyjrzyjmy się temu miejscu. Arthur Hastings jako pracownik roku ma biuro z oknem, co będzie miało pewnie jakieś znaczenie w niedalekiej przyszłości dla naszej opowieści. Narkotyki wyrzucone. Tu jeszcze coś zostało. Można by to podnieść? Nie, najwyraźniej nie. Czy są jakieś dokumenty, które warto było przejrzeć? Nie. Też pytanie, w jakich czasach my żyjemy? Czy żyjemy... Wygląda na to, że to... O, 1964 rok. Of course he'd have to break the tube to get out. That would break it for everybody. Gdzieś tam się przesuwają wiadomości. Clive Birthwhistle. You're off at the party, aren't you? No, to jest panie dyrektorze Birthwhistle. To jest odpowiedź chyba dyrektora. Tak, moja droga pani. Już wiem. To jest. Tutaj jest, pracuje dyrektor. On dostał informację o tym, żeby od pracownika niższego szczebla, by przenieść się biurami. Właściwie z Arthurem Hastingsem. No i pan dyrektor powiada, że zawsze słucham z uwagą pracowników niższego szczebla, ale tam według mnie to ułożenie, które jest odpowiednie. Tego typu grzeczne odpowiedzi. Zobaczmy jeszcze tu. Są informacje. That little shit. He wants my view. No właśnie. Tu chodzi o okno Arthura Hastingsa i jeden z pracowników chciałby mieć tamto biuro, ponieważ uważa, że bardziej mu się należy. No wybaczcie, że tak się nie zagłębiam w tę historię, ale to jak już je raz przeglądałem, to trochę długo trwa. A chcę wam przede wszystkim pokazać to wszystko. Ale nic nie tracicie, ja to wszystko opowiadam, co do powiedzenia jest warte. Zajrzyjmy tutaj jeszcze do Prudence Holmes. Coś się stało z Prudence. Miała wrócić, może z urlopu. Welcome. Zostało tylko come back. Może wyjechała do Kanady. Proszę bardzo, to też jest jakaś pracownica. Co my tu mamy? Annual Double Dutch Competition. Najlepszy stosunek, pewnie do pracy. Aha, to jest zadziałanie w zespole, jakieś tam nagrody i tak dalej. No dawno jej tu nie było. 64 rok, to się akurat nie zmienia. Ona też ma okno, ale chyba nie zerkała przez to okno. A propos, właśnie. Proszę bardzo. A już, to nie jest biuro dyrektora. Tam był list od dyrektora skierowany tutaj dla tego pracownika. To jest biuro kolesia, który nie przepadał za naszym bohaterem, Arturem. Właśnie dlatego, że Artur jest pracownikiem miesiąca i że ma okno, a ten tu biedak nie ma okna, jak widzicie. No, ale wygląda to, że jest nieszczęśliwy. Skoro jest nieszczęśliwy, to nie pasuje do tego świata. To też jest niezwykle istotne. Tutaj mogą tylko funkcjonować ludzie, którzy są szczęśliwi. Szczęście gwarantuje branie tych tabletek, Joy. Ten miły pan najwyraźniej nie wziął tabletki. Na szczęście szpieg z krainy deszczowców dał mu zastrzyk. Ta historia nas nie dotyczy. Chyba się nie wyrabiamy z cenzurą, co? To jest Uncle Jack. On jest chyba lekarzem. To chyba on zaprojektował tą tabletkę, którą się tutaj pożywiają mieszkańcy. Nigdy nie jest za późno na szczęśliwą przeszłość. Gdzieś na jakimś takim... Wyświetlany jest ten film na jakimś takim ściennym... No proszę, no dobrze.
Wyszedłem na lunch. I never noticed that. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the candy comes out. Come on, hit it! Hit it! Hit it! Give it a whack! Hit it! You are off your joy. Take one of mine. Oh, my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Take your joy. Take your joy. Take your joy. Weź pastylkę, jak w Sex Missy. Przepiękna paranoja. Shit. Wyjemy stąd. Good Christ. I can't believe I'm still alive. More or less. What's going on? Wallington Underground. Najwyraźniej, żeśmy przeżyli spotkanie z policją, ale pozostawili nas tutaj. Czymkolwiek to miejsce jest. Tego kolesia, no dobrze, chcecie go słyszeć? Taka wszechogarniająca paranoja z każdej strony. Zjadanie szczurzych wnętrzności też do pięknych rzeczy nie należało pewnie, ale... Co my tu mamy? Wygląda to, że jakaś kryjówka nasza. To już teraz jesteśmy w tym świecie, nazwijmy go otwartym, w którym będziemy musieli przetrwać. Zamknięte, Osobisty safe. Pusty, możemy tu coś odkładać. Tu mamy... No proszę, recepty różne do craftingu. No po, o rany boskie, naostrzony kamień. Potrzebuję dwóch kamieni. Dobra, chyba mam dwa kamienie. Jestem spragniony, jestem tam w lewym górnym rogu. Są wszystkie ważne informacje dotyczące naszego stanu zdrowia. Na przykład tu pragnienie, sen, głód. Tego typu rzeczy, zapotrzebowanie na tabletki. Też jest. Proszę. Ulepszony kamień, który zadaje większe obrażenia, jak nim rzucimy w kogoś. Mam nadzieję, że nie będziemy w nikogo rzucali kamieniem. Nie mamy złych zamiarów w żadnym wypadku. Chyba tędy musiałem przejść, uciec przed tą policją, ale drzwi są zamknięte. Co my tu mamy? Na górze są jakieś ciekawostki. O! Zapasy medyczne. Możemy wykonywać sobie first aid kit. Czyli coś, co nas uleczy. O, tu jeszcze mamy sok pomarańczowy. Ładna muzyczka nawet. Zamknięty jest ten locker. O, proszę. Czy cokolwiek tutaj jeszcze? Tu chyba nic nie było. Możemy wyjść na zewnątrz. I proszę. Ucieczka. Aha. Musimy przejść przez jakiś most, czyli tu są jakieś segmenty, tu się można napić. Nie będziemy spragnieni, ale jeszcze chciałbym sprawdzić w domu, bo tam był jeden zamknięty, jedna zamknięta szafka. Jeszcze sprawdzę sobie tu. Sok.
Tu jest szafka. Zamknięta, ale zdaje się, że możemy zrobić coś, co nam pomoże ją otworzyć. Gdzież tutaj jesteś? O, na przykład Basic Lockpick. Wymaga fragmentów metalu. I mamy takie. Rany boskie. Całą masę rzeczy znalazłem. Tak czy inaczej, mamy jeszcze coś do wyważania. Blimey, it's Mrs. Stokes. Pani Stokes. To jest ta pani Prudence? Jesteście ciekawi, co się z nią stało? And it looks like she's gone off her rocker. Bo są listy. Ach, tak. Moje wspomnienia wracają, są okropne. Staram się myśleć tylko o dobrych rzeczach, ale kiedy tylko przejdę się po tych ulicach, widzę ją biegnącą w górę i w dół. Czy pamięta mnie? Nie wydaje ci się? Była taka młoda. Ćwiczyła coś, nie wiem, co to jest Bitter Duncan Chance. To jest, nie wiem, czy to jest jakiś taniec, czy nie. Trudno mi powiedzieć. Jestem ciekawa, gdzie ją zabrali i czemu przestała pisać. Staram się myśleć, co powiedziałby Stanley, ale z niego nie było żadnego pożytku. Nie wiem, jak długo to wytrzymam. Teraz jest... April Home, to jest to miejsce, w którym jest chyba zejście do tego podziemia, w którym się znajdujemy. Gdyby tylko udało się uciec na kontynent. Muszą być jacyś ludzie tam, bo skąd byśmy brali jedzenie przez te wszystkie lata? Ale most znajduje się w dystrykcie Parade. Jest też przejście do metra, o którym opowiadał Stanley, właśnie w Appleholm. Stanley mówił, że tam jego znajomi mieli łódkę. No i dobrze. Tak, ten przedziwny, zabawny mężczyzna zawsze gadał bzdury. Zrzucali na Appleholm truciznę od wielu, wielu lat, więc jak ktoś tam pójdzie, to opary go natychmiast zabiją. Na Boga, dlaczego ja wyszłam za takiego idiotę? Bardzo za nim tęsknię. I wonder if my parents would be proud of me. Or would they be terribly stern? Może zdejmijmy ją z tego, bo to... Dostajemy też jakieś zadania. Znalazłem dziennik pani Stokes. Także panią Stokes. Najwyraźniej już tutaj wisiała przez jakiś czas. I zaczyna nieładnie pachnieć. Lepiej by ją stąd wynieść. To jest niewątpliwie dobry pomysł. Czy uda nam się ją wynieść gdzieś tutaj? Na górę. No po co nam tutaj w tym... cholera. Ale nie chcemy, żeby jakiś przestępczy czyn chyba dokonujemy, bo pozbyliśmy się ciała. Czy to nas nagrodziło w jakikolwiek sposób? Trudno powiedzieć. Jak to się mówi, teraz popularne jest pojęcie, ten świat jest generowany proceduralnie. To oznacza, że za każdym razem traficie na inny świat i że może on się rozwijać w bardzo ciekawych kierunkach. To jest mapa. To jest miejsce, do którego mamy się udać. Ucieczka. Myślę, że to nie głupie miejsce. W zasadzie każdy kierunek jest dobry. Trzeba zwracać uwagę na zmęczenie. Co mamy w inwentarzu? O, na przykład mamy woda filtrowana, sok grejpfrutowy. O, możemy sobie poszerzyć inwentory. Alkohol też, który zaspokoi nasze pragnienie. No i jacyś ludzie się tu kręcą. Wiesz, ludzie są pokręceni mocno. Na mapie jeszcze nic nie widać. Ważne, żeby nie zgubić domu. Możemy sobie pójść gdziekolwiek, jeśli mam być szczery.
know you from the pub, don't I? Nie będę z tymi ludźmi rozmawiał. Oni są dziwni i agresywni. Wybierzemy się. Zobaczcie. No właśnie, tu jest jakieś przejście. Jest jakiś most. Tylko dokąd on prowadzi? Do trochę innego miejsca niewątpliwie, bo to są ruiny, ale takie same jak tam. Wygląda na to, jakby po wojnie nie odbudowano Wielkiej Brytanii albo coś, albo jakby Wielka Brytania przegrała wojnę. Cholera wie. Pewnie ta historia będzie opowiedziana dokładniej gdzieś tutaj, jak będziemy to odkrywali. Kurde, muszę wymienić sobie krzesło, skrzypi mi, nie? Mam taki plan, żeby było siedzieć w tym świecie trochę, połazić, pogadać z wami, ale jako, że to jest alfa i to jest early access, to jeszcze dużo się w tej grze zmieni, więc będziemy sobie tak wpadali i wypadali z tego świata, nie przesiadując to zbyt dużo, bo no szkoda zasiedzieć się w grze, przed którą jeszcze wiele poprawek, jako, że są to wyspy. Tęsknię za łóżkiem. Pewnie tak. Spróbujemy właśnie to, o to mi chodziło, odkryć, gdzie są granice tej wyspy i wybrać się nimi, tak żeby określić obszar, jaki będziemy eksplorować. Bo na tym to polega, eksploracja, poszukiwanie jedzenia, wody. Wodę na szczęście mamy, kran jest tuż przy naszym domku. A tu nic nie było. Więc jeżeli chodzi o wodę, to jesteśmy spokojni. Tu się zbiera ziółka. To co ja robię, to jest zbieranie ziółków. Tak ze swoją żoną mówię, takim dziwnym, łamanym polskim językiem. To czasami zabawne rzeczy się układają, co ją strasznie bawi. Też nie zawsze, od czasu do czasu. Już się zaczynam robić zmęczony, chociaż w zasadzie poduszka tak do połowy tylko. Zobaczcie, posterunek policji. Okej. Przejście na drugą stronę mostu. Niebezpieczna sprawa, ale nie mogę tu przejść, bo jestem downerem, czyli... Chyba musiałbym mieć tabletki Joy, żeby wejść dalej. Tak się zastanawiam, bo jeszcze nie miałem okazji w ogóle do tych mostów się zbliżyć. Więc tylko zgaduję. Z kawał świata do zbadania i... Wolałbym nie skończyć. A, czyli to jest przejście. No dobra. Więc będziemy uprawiali zbieractwo sobie. Jakiś elitarny środek leczniczy. Tak, żeby się za bardzo nie oddalać od mojego miejsca zamieszkania. Więc jeżeli chodzi o odcinki z tej gry, no to jakby... Posiedzimy sobie trochę przy niej, tyle ile będziemy mieli ochotę. Ja będę patrzył na wasze reakcje na YouTubie. Bo to jest taka dziwna gra, ona jest trudna do pokazywania. Nie sądzę, żeby mi się udało to jakoś super fajnie zrobić, zwłaszcza teraz, kiedy jeszcze pewnie dużo w tym świecie brakuje. Zbieramy ziółka, niektóre są do jedzenia, inne są do robienia leczniczych substancji. To wam pokażę, jakby crafting jest rozwinięty dosyć mocno. Na przykład, proszę, chemikalie, chemiczne produkty, można zrobić elitarną substancję leczącą. Czemu by nie? Nie widzę żadnych punktów doświadczenia, ani nic takiego. A tu jest jakiś radiowęzeł. Zbliża się nocka. Gdyby nie noc, to nigdy byśmy nie wiedzieli, co to są gwiazdy, nie? Lovely bouquet, available in your journal. Lovely bouquet, możemy zrobić sobie na przykład coś fajnego z kwiatów. Mamy schemat do tego. Do czego nam się to przyda? Może, żeby zaczarować jakąś śliczną panią? Chociaż zważywszy na to otoczenie, to ślicznych panien to tutaj nie ma. Jest mnóstwo panien, ale ze ślicznością mają niewiele wspólnego. Raczej chodzą poddenerwowane po tym świecie. Zobaczmy sobie na mapę. Trochę oddaliłem się od domu, jako że jest ciemno i poduszka powoli zaczyna... Proszę, zobaczcie. Eksploracja też jest ciekawa, bo jak znajdziecie się od blisko interesującego obiektu, to na mapie pojawia się znacznik. O.
Tu jest łopata. Teraz powoli czuję, zaczynam odczuwać pragnienie. To chyba mogę wykorzystać łopatę, żeby coś wykopać, ale no nie jestem pewny, to jest jednak grób. Kopanie grobów to może nie jest moja ulubiona rzecz. Ale łopaty na razie chyba nie mogę zrobić. Zobaczmy sobie, to są mechaniczne. Mogę rzucać jakiś, tak, mogę zrobić kujący patyk. I mogę też zrobić jakieś takie gwoździe, które będę rzucał pod nogi ewentualnym przeciwnikom. Można się skradać. Zobaczmy, czy uda się okraść tą pannę w nocy, bo... Please don't make a fuss. Ups. Florence. Kurde, okradliśmy jakąś osobę. No nie jestem pewny, czy to się zgodnie z moim charakterem, ale ten świat jest dziwny dosyć, więc powiedzmy, że jest. Jak będę szedł prosto przed siebie, to zdaje się, że dotrę do miejsca, w którym sypiam. Już jest blisko, nawet pojawiło się... Aha. Jakiś koleś mówi, żebym przyszedł, to mnie ukamionuje. Nie jestem... O. Można... tu jest jakiś domek. I są pułapki założone, że tylko żeby się dostać do środka. Potrzebne byłoby urządzenie, ale... Christ, I can barely keep my eyes open. Dobrze. Zapamiętamy to miejsce, spróbuję za dnia tu wyjść. Może jak zdobędę trochę więcej narzędzi. Gdzie jest mój dom? No już niedaleko. Ale obejdziemy w ostrożnym dystansie tego gościa. Niektóre domy są zamieszkałe, jak widzicie. Tu jest jakiś szyld, ale to miejsce jest akurat zamknięte. Tam na górze ktoś ma domek. Pali kogo na razie. Spójrzmy, już jesteśmy blisko. Start. Ktoś tu jakiś wyścig uskutecznia. Nie będziemy się interesowali jego mościem. Jesteśmy już blisko. Są zadania po prostu, które się pojawiają. Możecie je wykonywać, możecie ich nie wykonywać. Mi się tam zdarzyło kilka zrobić. Czy to tutaj? Chyba gdzieś w tym parku jest moje miejsce. Dobrze patrzę? Jest. Zbieram te ziółka, kiedy tylko mogę. Najwyższa pora się przespać może. Wyłączę telewizor. 7 godzin? Czemu nie? Sweet dreams, Arthur. Sen oczywiście powoduje, że zaczniecie się robić głodni. Głód to jest coś, co trzeba zaspokajać. Tak często, jak to tylko się da. Dziwne mięso. Smakuje jak wieprzowina, ale... Czy to na pewno wieprzowina? Chyba jest okej. To znaczy, nie rozchorowałem się. Sprawdzę, czy jeszcze to pomieszczenie za... No nie jest źle, nie? Zważywszy na to, że musimy mieszkać na ulicy, to trafiła nam się nie najgorsza miejscówka. Lepsze to niż mieszkać w kartonie gdzieś. A dobrze, przecież też mogło się przydarzyć w tym dziwnym świecie. Napijemy się jeszcze wody. Elegancko. Pragnienie zostało zaspokojone. Szczęśliwie się nie zatruwam. Czasami można się zatruć. Jedząc coś... czyli mamy tak, tu by się przydała łopata, tu jest jakiś zrujnowany dom. Pójdziemy sobie prosto w prawo i w prawo. Sprawdzimy tą bezpośrednią okolicę. Tam już jest mailbox empty. Ciekawe, że można tych ludzi napadać i im zabierać rzeczy. Jakoś nie spotkałem się z tym, żeby oni byli agresywni wobec mnie, ale myślę sobie, że gdyby ktoś zobaczył, że czynię coś złego innym,
to mogliby mnie napaść i pobić, i może nawet zabić, kto wie. Można na różne sposoby sobie ten świat ustawić. Można ustawić tak, że jak człowieka zabiją, to zginie na śmierć. O, uwaga. Toksyczna mgła. Trzeba mieć maskę gazową, by móc przejść tędy. Nie będę się zbliżał. Miasto mi się podoba. Stara łabada. Elegancka. Będzie okazja, żeby coś... No proszę. Czy tu ktoś mieszka? Powiedzcie mi. Nie wygląda na to. Gałęzie? Jesteśmy wyżej. Nie wiem, czy mam prawo tu być. Zobaczę sobie, bo... W rzeczach... O, właśnie. Gałąź. Aha, tu jest broń. Taką mam w postaci łopaty. Ale ten tutaj zaostrzony patyk. Spróbujmy zaraz, gdzie to ułożyć można. Nie. Cholera, upadł mi. Może go jeszcze znajdę, jak zejdę. No proszę. Możemy też stworzyć jakieś urządzenie do... Znaczy jakiś... O, antyseptyk. Dobra. Możemy też się leczyć czymś. Pointy stick. Przed chwilą go widziałem. Mam. Jest mój pointy stick. Okej. Okay. Sprawdźmy jeszcze raz w inwentory. Okej. Okay. Prawym się... A, nie mam miejsca tutaj. A jak tak zrobię? Okej. Okay. Zarządzanie ekwipunkiem. Dobra, jak ktoś do mnie przyjdzie, to go... To go przebije. Na przykład w polowaniu na wampiry to by się na pewno przydało. Zobaczcie, jak noszę broń, to jestem... Stanowię zagrożenie, więc... Trzeba uważać. Zobaczmy, czy coś jest do zjedzenia tu się nadaje jeszcze. Napoje na razie sobie zostawiam. Bo... O, jerky. Napoje sobie zostawiam, bo mam... Przecież studnie przy domu. Gdyby doszło do takiej sytuacji, że będę daleko od tej studni, to będę mógł się napić. A tymczasem lepiej wracać. Zobaczmy. Tu jeszcze coś się znajduje w centrum. Należałoby przejść. Może tędy? Mhm. Nie wiem, co to jest blokurant. To jest jakaś jeżyna czy coś takiego? Chyba nic ciekawego. Jestem ranny delikatnie, ale tylko trochę. Nie ma tragedii. To miejsce chyba zbadałem dosyć dobrze. Jeszcze sprawdzę sobie to, co znalazłem w tym domku. Wydawało mi się, że były pastylki. Nie, to jest puste pudełko. Aha, to jest... Now see here, young man. I pay taxes. I demand you let me through. Dobra, spokojnie, dziewczyno. Szukam... Co ona chce ode mnie? Ona chce, żebym jej coś dał. Ten świat mnie niestety nie skłania do rozdawania podarunków. Pójdziemy sobie dalej brzeg... U, to jest ta trucizna. Pójdziemy sobie brzegiem wyspy. I zobaczymy, co też ciekawego tam nam się przytrafi. I don't believe we've had the pleasure. Come here, you sinner! And he that blasphemeth the name of the Lord, he shall surely be put to death! And all the congregation... Watch out! A czemu oni wszyscy są na mnie? O, shit! I think that's the best one of all. Very good.